Dawno temu w Królestwie Aniołów istniała wyjątkowa szkoła. Nazywała się Szkołą Aniołów Opiekunów. Aniołowie uczyli się w niej wszystkiego, co miało im pomóc w zdobyciu wiedzy, jak najlepiej pomagać ludziom. Po zdaniu wszystkich egzaminów z wyjątkowo dobranych przedmiotów, aniołowie wreszcie dostawali swoje wymarzone anielskie skrzydła. Od tej pory mogły latać, gdy tylko ludzie potrzebowali ich pomocy. W tym roku w szkole było 8 aniołów i każdy z nich miał swój numer. Oto oni. Anioł pierwszy pisał wiersze. Był niezwykle romantyczny, gdzieś w obłokach zanurzony. Stale bywał zamyślony. Ach, jak pięknie niebo pachnie. Jakie piękne ma kolory. Jakie cienie, jakie światło inne rano i wieczorem. Mogłabym czasem godzinami obserwować piękne chmury. Wschody i zachody słońca są tak piękne tutaj z góry. Ach! Anioł drugi śpiewać lubi, bo ma bardzo piękny głos i potrafi przez dzień cały śpiewać pięknie niczym kos. Pięknie potrafię. Może kiedyś do opery trafię. Ależ bardzo proszę, miejsca ustępuję, choć na środku sceny najlepiej się czuję. Pójdę gdzieś w kąciku głos swój potrenować, bo bardzo pragnę ludzi głosem swym radować. Też do egzaminów się przygotowuje. Jest uczynny i dobry. W sercu ma kwiat róży. Jest pełen miłości. Chętnie wszystkim służy. Kwiaty rozdaję, rozdaję kwiatki. Wszystkie z mojej niebiańskiej rabatki. Każdy z tych kwiatów serce raduje, kto je ogląda, świetnie się czuje. Miłością bowiem karmione były, by ludzkie oczy zawsze cieszyły. Miłością bowiem karmione były, by ludzkie oczy zawsze cieszyły. Mojej niebiańskiej rabatki.
mogę powąchać? Ależ proszę, oczywiście, po to je hoduję, bo każdy przy kwiatach świetnie się czuje. Bardzo konkretne mam wyliczenie. Ilu aniołów potrzebuje Ziemi? Ponieważ z ludźmi dzieje się coś złego, dwóch nas być musi na każdego. Dlatego potrzeba, byśmy skrzydła zdobyli i szybko z pomocą do ludzi ruszyli. Mam tu tabelę. Wszystko rozpisałem i bardzo konkretnie się temu przyjrzałem. Ludzie na ziemi zapomnieli zupełnie, co to znaczy kochać się wzajemnie. Dlatego potrzeba, byśmy skrzydła zdobyli i szybko z pomocą do ludzi ruszyli. Aniele czwarty to świetna postawa. Proszę, by wszyscy dali mu tu brawa. Niebawem sesję zaczynamy i każdy z was winien być przygotowany. By jednak być dobrym wysłannikiem z nieba, na naukę trochę czasu potrzeba. Bardzo przepraszam za zamieszanie, ale mam konkretne pytanie. Nasz drogi mistrzu i nauczycielu, uczymy od tygodni wielu, a wciąż nie wiemy, kiedy egzaminy. Jak długo uczyć się musimy? Czy ktoś się to śpiewa, czy wierszy rymuje, do egzaminu go przygotuje? Mam wątpliwości. To chyba za mało, bo nam skrzydło nie zostało. Jak więc nam trzeba przygotować, by na te skrzydła zapracować? Aniele piąty. To dobre pytania. Wiem, co się do pośpiechu skłania. Chcesz jak najprędzej wśród ludzi zagościć, bo serce twe pełne jest miłości. Wiem, że pomagać pragniesz z całej duszy, lecz cierpliwości musisz się nauczyć. Nasz szósty student właśnie tu przybywa. A gdzieś to się anioł szósty ukrywał? Jak dobrze w kąciku posiedzieć po cichu, poczytać, pomarzyć, zastanowić się, bo w ciszy najlepiej swe serce usłyszysz, a ono ci powie, co jest dobre, a co złe. Gdy w głowie wciąż myśli pędzą jak szalone i trudno mi bardzo połapać się, wtedy dobrze w kąciku posiedzieć po cichu, poczytać, pomarzyć i zastanowić się, poczytać, pomarzyć i zastanowić się. Właśnie zrobiłam i coś wymyśliłam. Najlepiej, by wszyscy razem egzamin zdawali, bo wszyscy się do nich przygotowali. Będziemy się wspierać, jak tylko możemy. Jeden drugiemu chętnie pomożemy. Co na to nasz mistrz?
odpowie. To jest iść najlepszy pomysł. Prawdę mówisz, przyjacielu. Nie ma co się bać trudności, gdy się ma przyjaciół wielu. O, jak miło, że w tej chwili zbliża do nas się siódemka. Można poznać ją z daleka, bo jest zawsze uśmiechnięta. Do anielskich stóp się kłań. W sposób, jaki znam najlepiej. Szczery uśmiech, radość w oczach i dwa śmieszne piruety. Dalej, razem się pokręćmy i zabawmy się wesoło. Obrót w lewo, obrót w prawo, no i jedno wspólne koło. Przykro mi, że jestem później, ale w chmurach pobłądziłem. Słońce dzisiaj takie piękne, że się na nie zapatrzyłem. Przez obłoki prześwituje i promienie do nas śle. Każda chmurka w tych promieniach taka barwna zdaje się. Och, jakbym chętnie w tych chmurach poszybował wprost do ziemi, by dać ludziom więcej szczęścia i smutki w radość zmienić. Cieszę się, że jesteś gotów, aby ludziom już pomagać, ale aby dać wam skrzydła, trzeba waszą wiedzę zbadać. Jeszcze musi przyjść ósemka, i będziecie już w komplecie. Wtedy wszystko pójdzie gładko. Wiem, bo dużo już umiecie. Całe szczęście idzie ona. Ale jakaś zasmucona. Co za smuta? Co się dzieje? Anioł, który się nie śmieje? Ja nie mogę być wesoła, bo już taka moja dola. Nie potrafię wierszy pisać, ani słodkich słówek szeptać. Nie ma we mnie nic z radości, za to we mnie smutek gości. Co ty gadasz? Przecież znam cię. Nie pojmuję, co się stało. Jesteś bardzo dobry anioł, takich w świecie dzisiaj mało. To nieprawda, nic nie umiem, ciągle się w tym wszystkim gubię. Nie wiem, jak pocieszać ludzi, strasznie mnie to wszystko nudzi. Nie chcę dobrym być aniołem, wolę wybrać inną szkołę. No to problem wielki mamy, egzaminu dziś nie znamy. Czemu byście go nie zdali? Wy jesteście doskonali. Mieliśmy razem ten egzamin zdawać i sobie wspólnie razem pomagać. A tak, jak egzamin ze współpracy zdamy, jeśli z tobą się nie dogadamy? No właśnie, to jest duże wyzwanie i bardzo trudne dla was zadanie. Ale co się wydarzyło, że tak ci się odmieniło? Czy ktoś przykro zrobił tobie? Może o tym nam opowiesz? Siedziałam sobie na tej małej chmurce, po lewej stronie i przysłuchiwałam się waszym rozmowom z nauczycielem. No i zrozumiałam, że wy jesteście bardzo dobrze do tych egzaminów przygotowani, a ja nic nie umiem. Nie zdam tych egzaminów na pewno, bo ja do was nie pasuję, jestem taka zła. Mówić słodko i ciepło do innych, to wcale nie wychodzi mi. Ja nie zdam tych egzaminów, uwierzcie proszę mi. Do tego jeszcze testy z pozytywnego myślenia. To w ogóle dla mnie w tej chwili jest.
jest nie do pomyślenia. Rozsiewać Bogu radość, dawać miłość innym i szczęście, to wcale mi nie wychodzi. To dla mnie jest najtrudniejsze. To dla mnie jest najtrudniejsze. Bo mi serce pęknie i róża miłości w moim sercu zwiędnie. Trzeba coś wymyślić, ruszcie więc głowami. Ona ten egzamin musi zdać wraz z nami. Już wiem, ty grasz świetnie na harfie i jesteś w tym świetna. Zatem zdasz egzamin z gry na instrumentach. To jest wielka sprawa. Och, dobrze, że to mówisz. Całkiem zapomniałem. I w ogóle się z tego nie przygotowałem. Jaki mam wziąć instrument? Czego mam się uczyć? By ten ostatni egzamin zaliczyć. Proszę, pomóż mi. No dobrze, później odejść mogę. Ale teraz jeszcze trochę wam pomogę. Przynieście instrumenty. Kuranty piękne, co na wietrze grają i swoją muzyką wszystkich zachwycają. Będą takie posłuszne i takie kochane, że gdy nimi poruszysz, to zagrają same. Prosimy, zostań z nami!
Czy ty widzisz, jaką radość im wszystkim sprawiłaś? Ten egzamin u mnie z pewnością zaliczyłaś. Dziękujemy! To ja dziękuję za szansę, którą od was dostałam, bo z prawdziwą radością wszystkim pomagałam. Twoją lekcję, bracie, także bardzo cenię. Zrozumiałam, jak ważne, pozytywne jest myślenie. No to, kochani, jesteście w komplecie. Widzę, że naprawdę dużo już umiecie. Wiecie to, co to znaczy? Szczęście i radość rozsiewać, mówić słodko i ciepło, nigdy się nie gniewać, myśleć pozytywnie, umieć współpracować i nigdy nikogo w smutku nie zostawiać. Jeśli jeszcze do tego koncert mi zagracie, to skrzydła anielskie zapewnione macie. Nauczycielu drogi i wy zacni ziemianie, oto utwór Anielskie przesłanie. Asystę proszę tutaj ze skrzydłami, a państwo uczcijcie tę chwilę brawami. Chcecie, raz, dwa na ziemi się znajdziecie. I każdy z was może ludziom pomagać, doradzać i przed problemami ochraniać. A państwo, jak kiedyś dźwięk kuranta usłyszycie nocą, to może znaczyć, że anioł przybył wam z pomocą. Zastanowić się, pochodzić.
kąciku posiedzieć po cichu, poczytać, pomarzyć i zastanowić się. Poczytać, pomarzyć i zastanowić się.